procesy transformacji cyfrowej w Polsce przebiegają bardzo szybko. Polska od 2 lat jest bardzo aktywnym graczem na forum europejskim. Budujemy bardzo pozytywny przekaz i pozytywną agendę cyfrową. W wielu tematach jesteśmy postrzegani na forum europejskim jako liderzy tych tematów cyfrowych. Tutaj takim koronnym tematem, który w dniu wczorajszym też osiągnął sukces negocjacyjny, to jest temat swobodnego przepływu danych. My jako kraj zauważyliśmy, że dane będą najważniejszym elementem, czy najważniejszym surowcem przyszłych zmian gospodarczych, tego, co się będzie działo na świecie, niezależnie jak te technologie będą się rozwijały, jak one się na dzisiaj nazywają, to w przyszłości i tak będą bazowały na danych, na coraz większej ilości danych. Te dane będą jakby surowcem rozwoju gospodarek i będą też pewnie wpływały na zmianę pozycji poszczególnych państw w gospodarkach światowych. Stąd nasza bardzo duża aktywność w obszarze danych. To jest też zauważane, jeżeli się patrzy na najróżniejsze raporty oceny aktywności Polski w minionym okresie, w takim głównym wskaźniku DESI, czy to jest taki wskaźnik ucyfrowienia społeczeństwa europejskiego, tam awansowaliśmy nieznacznie, bo jedno miejsce w ostatnim okresie. Natomiast w wskaźnikach takich bardziej globalnego spojrzenia, wskaźniku OECD, na przykład w obszarze udostępniania i ponownego wykorzystania danych, tam o 8 pozycji, w wskaźniku, który został opublikowany 2 tygodnie temu, tak zwanej dyplomacji cyfrowej, dyplomacji technologicznej, to też jest nowa odmiana aktywności i budowania pozycji państw. Tam mamy bardzo wysoką pozycję, mamy 12 miejsce na świecie. Czy są takie obszary, w których faktycznie moglibyśmy wypadać lepiej, gdzie jest jeszcze ciągle trochę do zrobienia? No jest jeszcze dużo takich obszarów. To nie jest też tak, że my jesteśmy teraz nagle wszędzie liderem. Te obszary są co do zasady zdefiniowane w tych głównych strategiach europejskich, jeżeli patrzymy na taki szerszy trochę obraz niż krajowy. To jest strategia tak zwanego jednolitego rynku cyfrowego. No strategia, która miała w maju tego roku taką ocenę śródokresową po 2 latach. Tam zresztą tematy, którymi i my się zajmujemy, są pokazane, czyli kierunek związany z cyberbezpieczeństwem, właśnie z przepływem danych, z platformami internetowymi, nowymi sieciami bardzo szybkiej przepustowości, tu mówimy o 5G. Także o tym wszystkim mówimy też w Polsce. Mamy też polską inicjatywę 5G dla Polski, gdzie będziemy przedstawiali strategię rozwoju tego u nas w kraju. Oczywiście musimy patrzeć na te ramki europejskie i harmonogram prac. Także tych obszarów jest bardzo dużo. No mamy cały rozwój internetu rzeczy, który za moment się wydarzy, tak zwanego e-zdrowia, autonomicznego transportu, czyli takiego bezosobowego, czyli już to będzie wszystko się samo poruszało, samochody, być może transport taki drogowy w rozumieniu ciężarówki, może lotniczy, może kolejowy. Także tych tematów jest ogrom.